Pierwsze powyborcze wydanie znanego Państwu formatu Lis i Koń, pan mecenas Roman Giertych. Panie mecenasie, jak nastrój? No, bym powiedział, że tak jak w większości Polaków, radosny. Ale czas, nie sądzi pan, że już czas złączyć się z narodem? Z ziemi włoskiej do Polski, panie redaktorze. Tak jest. Tak, jest już na to czas. Myślę, że wystarczy. Dwa lata, nie myśli pan, 11 miesięcy i jeden dzień. A nie myśli pan, że oni wciąż mają narzędzia, żeby powitać pana w sposób, który by panu się nie spodobał? Każdy mi się spodoba. Niech próbują robić, co chcą. Przegrali wybory, mają oddać władzę, ludzie chcą rozliczenia i to rozliczenie zostanie zrealizowane. Jeżeli będą próbowali w jakikolwiek sposób naruszać wolę suwerena, to tylko się do nich gorzej skończy. Panie mecenasie, 16 lat pana nie było w Sejmie. Tęskni pan za miejscem, za tą robotą? I, szczerze mówiąc, bycie w Sejmie to jest tylko i wyłącznie instrument do tego, żeby zrealizować to, co musimy zrobić, aby żyć w normalnej rzeczywistości. To nie jest tak, że Sejm w tej chwili będzie pracował tak jak 16 czy 20 lat temu. Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, której większość ludzi nie rozumie. Mieliśmy do czynienia z zamachem stanu. W praktyce ten ciąg działań podejmowanych przez prezydenta Rzeczpospolitej oraz większość sejmową poprzednich dwóch kadencji był wypaczeniem konstytucji i pełzającym zamachem stanu. Tak uważam i teraz... Panie mecenasie, to pan mówi, mieliśmy, a czy sytuacja, kiedy większość dotychczasowa, władza zdaje się nie akceptować wyników wyborów i tego, co z nich wynika i dotyczy także pana prezydenta, nie świadczy o tym, że ten samochód poniekąd dalej trwa i pełza? No akurat jeżeli chodzi o działania prezydenta po wyborach, to po pierwsze jeszcze nie wiemy, co on miałby zrobić. On ma 30 dni na zwołanie posiedzenia Sejmu. Ten termin mija 14 listopada. Z pewnością zwoła posiedzenie Sejmu. Też konstytucja nie wymaga od prezydenta, aby mianował takiego premiera, który ma największe szanse na uzyskanie większości parlamentarnej. Teoretycznie możemy zaproponować funkcję premiera, na przykład panu Grzegorzowi Braunowi. Nic nie stoi na przeszkodzie w sensie konstytucyjnym. Oczywiście zdrowy rozsądek. Jeżeli ktoś się przejmuje o tym, co myślą o nim rodacy, a nie przejmuje się tym, co myśli o nim prezes PiS, to zdrowy rozsądek nakazywałby natychmiastowe zwołanie posiedzenia Sejmu za tydzień i powierzenie funkcji premiera po dymisji Morawieckiego panu przewodniczącemu Tuskowi. To tak chciał naród, tak zadecydował suweren. Natomiast dla prezydenta suwerenem nie jest naród, tylko Kaczyński. Czy w perspektywie powrotu do Polski i pojawienia się w Sejmie coś budzi pana szczególną radość, oczekiwanie? Radość, panie redaktorze, jest taka, że przyczyniłem się większym, mogą niektórzy to powiedzieć w mniejszym, inni stopniu do historycznej rzeczy, o której myślę będą czytały następne pokolenia. Do zwycięstwa demokracji w 15 października 2023 roku. To był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. To był dzień, w którym wieloletnia, 16-letnia moja walka z PiS-em osiągnęła apogeum. I myślę, że
Mamy ogromny dług wdzięczności do Donalda Tuska, bo bez niego tego zwycięstwa by na pewno nie było. Natomiast trzeba też podziękować tym wszystkim, którzy przez 8 lat z uporem, często narażając się na szykany, bronili polskiej demokracji. Myślę tutaj o sędziach, którym zawdzięczam wolność, dziennikarzach, niektórych prokuratorach. Wie pan, tydzień temu pojawił się artykuł w Gazecie Wyborczej opowiadający o tym, jak 3 ministrów próbowało łamać prokuratora Kalecińskiego, szefa prokuratury rejonowej, regionalnej we Wrocławiu, domagając się, żeby znalazł jakieś, postawił mi fałszywe zarzuty. I on się nie złamał, został zdegradowany o 4 stopnie w dół razem z żoną do prokuratury rejonowej. Myślę o takich ludziach, którzy przez ten czas zachowywali się przyzwoicie. Oni byli na granicy wytrzymałości. Ci wszyscy ludzie, ci sędziowie prześladowani sprawami dyscyplinarnymi, ci prokuratorzy, którzy gdzieś tam jeszcze się uchowali i walczyli o praworządność. Ci demonstranci, ta lotna brygada opozycji, ci wszyscy, którzy pracowali w sieci na wybory. Myślę, że to był gigantyczny, zbiorowy obowiązek, ale też gigantyczna praca wykonana po to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. I ta wolność do nas przyszła. Myśmy ją sobie wydrapali, wyszarpali, wygryźli. Przeciwko sobie mieliśmy całe państwo. Ja wiem dobrze, panie redaktorze, co to znaczy walczyć z całym państwem, kiedy przeciwko sobie ma się służby specjalne, telewizję publiczną, prokuraturę, pieniądze budżetowe, cały instrumentarium państwa. W tej kampanii oni użyli wszystkiego. Przecież nikt nie pamięta. No, przecież 2 tygodnie temu złożyli jakieś kolejne chore zarzuty wobec pana marszałka Grodzkiego, tak? Jakim się sypnęła afera wizowa i szukali gwałtownie możliwości zmiany tematu. Co to znaczy? To znaczy, że użyli prokuratury, użyli mediów, żeby zniszczyć swojego przeciwnika politycznego. Czy jest coś, co chce pan powiedzieć Kaczyńskiemu poza dzień dobry? Ja do pana Kaczyńskiego nie mam żadnych pytań. Natomiast na pewno wiele pytań ma prokurator. I sądzę, że pan Jarosław Kaczyński będzie musiał na te pytania odpowiedzieć. Uważam, że wie pan, nie chcę kultywować w sobie takiego poczucia zemsty. Chcę się w jakiś sposób od tych takich złych myśli uwolnić. Natomiast to, co my musimy zrobić, czyli rozliczenie, to uważam, to jest najważniejsze zadanie w tej kadencji i to jest zadanie na pokolenie. Jeżeli my będziemy potrafili dokładnie rozliczyć te wszystkie grabieże, te wszystkie łamanie konstytucji, ten zamach pełzający stanu, to następne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki będą się uczyły, że nie wolno łamać polskiej konstytucji. Nie wolno wybierać 15 sędziów KRS-u, skoro Sejm może wybrać tylko 4. Nie wolno odwoływać sędziów Trybunału Konstytucyjnego prawidłowo powołanych. Nie wolno mianować bez zgody KRS-u prawidłowo wybranego sędziów do Sądu Najwyższego i tak dalej. Będą się uczyły. Czy w tym wielkim, jak pan mówi, w dziele widzi pan jakąś szczególną, specjalną rolę dla siebie? Gdzie? Raczej jako takiego inicjatora pilnującego, żeby te wszystkie sprawy rozliczenia szły dobrze. Jako adwokata, który będzie nadal prowadził swoją kancelarię, bo nie zamierzam z tego rezygnować, posła niezawodowego, ale który ze względu na moje przyjaźnie, kontakty z osobami, które będą pełniły różne funkcje publiczne, będzie pilnował tego, aby to rozliczenie rzeczywiście, realnie nastąpiło. Ja będę takim głosem sumienia w tym zakresie, bo pamięć ludzka się często tak działa, że szybko się pewne sprawy zacierają. Mi się nic w głowie nie zatrze
i będę konsekwentnie realizował przez 4 lata to rozliczenie, które musi objąć naprawdę dużą część polityków, działaczy i członków różnych rad nadzorczych ze strony mianowanych przez PiS. Czy uważa pan, że proces tworzenia rządu będzie toczył się w miarę, nie powiem bezszelestnie, ale bezproblemowo, czy po drodze pojawią się jakieś perturbacje? Już są głosy rozmaite, odmienne między na przykład trzecią drogą, a lewicą w sprawie aborcji, więc łatwo nie będzie. Ja bym unikał wszelkich tych tematów, które dzielą koalicję rządową. Uważam, że wynik trzeciej drogi trzeba bardzo uszanować. To jest wynik zdumiewający. 3 miliony ludzi zagłosowało poza tym systemem dwupartyjnym, który był dominujący przez cały szereg lat. I te głosy dzisiaj znaczą znacznie więcej w Sejmie niż głosy lewicy. I to też lewica musi zrozumieć. A czy biorąc pod uwagę praktykę parlamentarną, którą pan zna, plus układ w parlamencie między koalicjantami, plus werdykt wyborców, to kto według pana, czy przedstawiciel jakiego ugrupowania byłby na naturalnym kandydatem na marszałka Sejmu? Tego nie wiem. To już zostawmy to Tuskowi i liderom trzeciej drogi przede wszystkim. Niech oni to ułożą. Myślę, że będzie to dobre ułożenie. Ja mogę tylko ze swojej strony zadeklarować, że gdyby był realizowany ten pomysł, uważam za ciekawy, zwrócenia się przez 248 posłów do pana prezydenta ze wskazaniem kandydata na premiera, którego byśmy prosili o powołanie zaraz po pierwszym posiedzeniu Sejmu, uważam to za dobry pomysł. Nie wypowiadam się tu w imieniu koalicji, tylko we własnym. I sądzę, że podpisanie takiego wniosku bardzo utrudniłoby panu Dudzie zrobienie cyrku z powołaniem jakiegoś kandydata PiS-u, bo to by przedłużyło sprawę o 4 tygodnie, ale w sensie praktycznie nie miało żadnego znaczenia, aby z państwa robiło po prostu komedię. To pana, biorąc pod uwagę, że przynajmniej na razie ta obstrukcja trwa, może jeszcze potrwać, kiedy pana zdaniem jest najbardziej prawdopodobny moment, kiedy Polacy poznają nowy rząd, nowego premiera? Koniec listopada, grudzień? Znaczy, to zależy od tego, czy pan prezydent będzie się zachowywał tak jak prezydent Rzeczpospolitej, czy będzie po prostu wykonawcą jakiś zmiennych zresztą pomysłów Kaczyńskiego. No bo naturalną sytuacją jest, że gdy zwraca się do prezydenta większość parlamentarna o powołanie kogoś na premiera, to on go nominuje. Jeżeli tego nie zrobi, no to zrobi to parlament 4 tygodnie później, ale on po prostu utrudnia pracę. Jest w tym też śmieszny, bo czemu miałoby to służyć? W związku z tym spodziewam się, że posiedzenie parlamentu odbędzie się w ostatnim prawie możliwym terminie, czyli między 12 a 14 listopada. Natomiast później, jeżeli prezydent dostanie taki wniosek podpisany przez 100 posłów, to sądzę, że jednak ulegnie i powoła Tuska na premiera. I zaraz później poznamy nowy rząd. I po expose premiera zostanie udzielone mu wotum zaufania. Od czego by pan zaczął depisizację w Polsce? Poza robotą, którą już wyborcy w niedzielę wykonali. Od telewizji publicznej, od prokuratury. To są dwa instrumenty, którymi PiS uciskał Polskę. Z jednej strony prał mózgi ludziom poprzez nieustanne kłamstwa pokazywane w telewizji publicznej, powtarzane po tysiąckroć. A z drugiej strony prokuratura stanowiła narzędzie przede wszystkim bezkarności dla grabieży, która się odbywała, oraz
prześladowania tych, którzy mogli w jakiś sposób tej grabieży przeszkodzić, przeszkadzali albo byli osobistymi wrogami przywódców naszego państwa. Tak więc te dwa elementy, telewizja publiczna i prokuratura, i tam myślę, że będzie zrobione, też znowu wypowiadam swoją opinię, w ciągu 48 godzin po ukonstytuowaniu nowego rządu. 48, czyli błyskawicznie, tak? No nie ma na co czekać, także... Uważa pan, że w takim trybie błyskawicznym można to zrobić całkowicie lege artis? Absolutnie, absolutnie legalnie. Wie pan, jeszcze wczoraj przeczytałem tą ustawę o prokuraturze. Panie Ziobro, jak dobrze, że ja pana nie zatrudniłem, naprawdę. Kiedyś pan przyszedł prosić o pracę. Przecież tam jest tak potworna luka, którą pan zostawił. Pan chciał zabetonować prokuraturę poprzez brak możliwości odwołania prokuratora krajowego. Ale tam jest taka luka, którą tak spokojnie wykorzystamy. Już pan jej nie zmienisz, bo nawet gdyby się Sejm zebrał, to Senat już tego przecież nie klepnie do końca kadencji. Tak więc my powołamy... Co to za luka? Nie chcę w tej chwili mówić szczegółów, ale po prostu w ustawie rząd może całkowicie przejąć kontrolę nad najważniejszymi funkcjami prokuratury, absolutnie w majestacie prawa, bez naruszenia tej nawet ustawy zabetonowującej. Po prostu zostawili ogromną lukę, która nas zaprasza po prostu wręcz. Nie. A pan chciałby być prokuratorem generalnym? Nie. W ogóle nie chcę wejść do rządu. Nie słyszałem też, żeby były takie pomysły, żeby ktoś mi proponował, ale nawet gdy były, to bym się bronił rękoma i nogami, bo wie pan, tak samo nie chcę być w żadnej komisji śledczej. Ja byłem jedną z tych ofiar, które rząd PiS najbardziej prześladował. Wydaje mi się, że lepiej by było, żeby te wszystkie sprawy, mówię tu szczególnie o komisjach śledczych, prowadzili posłowie, którzy nie mają historii bycia podsłuchiwanym przez Pegasusa, gdzie moje rozmowy nagrywano i wydawano politykom PiS do przeczytania, czy czegoś nie znaleziono. Na przykład moje rozmowy z Donaldem Tuskiem były spisywane, przekazywane do centrali do oceny, czy tam coś można znaleźć na mnie albo na niego. Lepiej, żeby tego typu sprawy w komisjach śledczych oceniali posłowie, którzy nie mają tego typu historii. I też mi się wydaje, że prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości powinien być czynny prokurator, tak sądzę, bo ja to, panie redaktorze, mam za łagodne serce. Tam trzeba będzie człowieka nie o takiej wielkiej dozie wyrozumiałości, jaką ja mam, i łagodności. Czy uważa pan, że mogłaby to być kobieta na przykład? To akurat, czy mogła być kobieta? Oczywiście, że mogłaby być kobieta. To już nie moja decyzja wybierać, kogo tam pan przewodniczący tu wybierze, to będzie. Natomiast wydaje mi się, że powinien być czynny prokurator z dużym doświadczeniem i z taką też mentalnością śledczą, a nie obrończą, bo przecież ja jestem na koniec adwokatem. Ludzie nierzeczliwi panu, także po stronie opozycji, sugerowali, że Giertychowi to nie, cytuję, nie zależy na żadnym sejmie i mandacie poselskim, tylko na immunitecie. Jakby pan to skomentował, co by pan im odpowiedział? Wie pan, ja uzyskałem 15 orzeczeń sądów, które stwierdzały, że wszelkie zarzuty wobec mnie formułowane w okresie ostatnich 3 lat
są po prostu politycznym prześladowaniem w gruncie rzeczy, a przynajmniej są po prostu nieuprawdopodobnione, bo tak brzmi to w języku prawnym, a potocznie byśmy powiedzieli, że są kompletnie dęte. Istotą tych zarzutów było to, że prokuratura mi zarzucała, iż procesy cywilne, które wytaczają w imieniu Polnordu, jeszcze się nie skończyły. To jest tak absurdalne, że jak sądy na to patrzyły, to mimo tego, że polskie sądy karne rzadko kiedy stoją po stronie osób, których prokuratura chce o coś oskarżyć, to tutaj po prostu jak jeden mąż nie bronili. I to sędziowie zarówno z Poznania, z Warszawy i z Lublina. Wszystkie te orzeczenia są jednobrzmiące. Po prostu nikt nie znalazł żadnych na mnie dowodów. A ponieważ przetrzepano całe moje życie, jeżeli ktoś uważa, że PiS, stosując wobec mnie Pegasusa, robiąc mi przeszukania w kancelarii i w domu, śledząc mnie przez wiele lat na różne sposoby i na koniec otrzymuje historię, która jest ośmieszana przez sądy, to czego ja mam się bać? Przecież ja jestem najbardziej poza Tuskiem wyśledzonym czy przejrzanym człowiekiem w Polsce. No więc czego miałbym się bać? Mi immunitet do niczego nie jest potrzebny. Mówię o takim realnym wymiarze. Natomiast oczywiście immunitet poselski jest potrzebny w takim wymiarze, w jakim potrzebowała go na przykład pani poseł Gajewska. To znaczy, że w jakiś sposób blokuje możliwości fizycznego eliminowania posłów poprzez ich zatrzymania. To jest cechą tego immunitetu osobistego i taki immunitet w kontekście tego, że ta władza jeszcze przez 2 miesiące będzie miała te instrumenty siłowe, no po to on jest w konstytucji i dlatego on funkcjonuje. No dzisiaj nikt Tuska zatrzymać nie może, ale to przecież jeszcze parę lat temu bardzo poważnie rozważano stawianie mu zarzutów za smolę. Proszę powiedzieć, z takiej osobistej perspektywy, jest niedzielny wieczór, pan pewnie w TVN24 zgaduje, obserwuje to, te wyniki słup i abstrahując od tego, że oczywiście wcześniej, jak wszyscy my, ma pan jakieś przecieki, siedzi pan pewnie z żoną, z córkami. Niech pan powie, jak wyglądał ten moment, jak zareagowała żona, córki, pan? Wie pan co, wieczór niedzielny spędziłem głosując, bo głosowałem w ambasadzie w polskiej przy stolicy apostolskiej. W Rzymie były otwarte 2 punkty wyborcze w 2 ambasadach, bo tu mamy 2 ambasady przy Republice Włoskiej i przy stolicy apostolskiej. Ja ponieważ tak wykombinowałem, że przy tej stolicy apostolskiej to wieczorem będzie mniejsza kolejka, bo były bardzo duże kolejki, to po 2-3 godziny stania. No i tak było, było w miarę pusto. Także wieczór, można powiedzieć wyborczy, bo po 20, już uśmiechnięty, bo tak jak pan powiedział, mieliśmy wyniki, informacje, że jest dobrze, nie szczegółowe, ale że jest dobrze wcześniej. Już uśmiechnięty wszedłem do ambasady polskiej w stolicy apostolskiej razem z jedną córką i z żoną. Druga córka pojechała za to do Skarżyska Kamiennej głosować na mnie. Zamiast mnie, tak się umówiliśmy, że ja zagłosuję. Mówi pan o starszej córce zapewne, tak? Którą spotkałem na marszu. Tak jest, tak jest. Okay. Ona pojechała do Skarżyska Kamiennej zagłosować za mnie, na mnie, a ja z drugą córką, która pierwszy raz głosowała i z żoną głosowaliśmy w okręgu warszawskim. Mogę powiedzieć, że głosowałem na Bodnarek. Zdradzi pan pierwsze słowo albo pierwsze słowa żony, gdy się dowiedziała najpierw o tym, że opozycja wygrała, a potem, że pan wchodzi? Wie pan co, to już pan wkracza w takie elementy, w których ja nie należę do ludzi strachliwych i trwożliwych, ale wchodzimy na grunt, który mnie przeraża w
związku z tym. No dobra, to nie wchodźmy dalej. Panie prezydencie, Boże, panie mecenasie, czekamy na pana. Przesadził. Tak, czekamy na pana w kraju. Wie pan, słońce wyszło, powietrze od paru dni wydaje się trochę świeższe niż było, więc do zobaczenia już na ziemi ojczystej. Tornero trapoko. Tak jest. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję też wyborcom za głosowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.